Znalazłem coś dla dziecka. Płynę po to. Tylko nie zdążę nawet wykopać, nie? Kop. Dobra, super. I mogłem tam wjechać w sumie, nie? No dobrze, no mniejsza. W ogóle cześć się wstrzymałem za też kolejny któryś tam odcinek. Mogę od góry wjechać, ale dobra. Zobaczymy, co to będzie. Czy to jest to, o czym myślę? Jocie kręcone. Dobra. Lecę do góry. Proszę mnie zostawić. A my szukamy naszej łódki, która jest tam. I dzisiaj szukamy miejsca na pierwszy projekt zimowy. I to będzie, proszę państwa, i... Ale to fajnie wygląda. To będzie, proszę państwa... A, nie zrobię tu. W żaden sposób, dobra. Zostaw łóż. Tak, tak, fajnie, fajnie. Szukamy, proszę państwa... miejsca na domek... zaraz wam powiem, jaki to są wspomniałem. Domek góralski. Będzie nieźle. Tylko musimy najpierw go znaleźć, a zanim to nastąpi, to chyba my się prześpimy na szybko. Nie wziąłem łóżka, więc się nie prześpimy, to może jedziemy na tamtą, na tamten teren. Gdzieś już powinniśmy mieć go przed sobą. Chyba, i tam jest kolejny statek, tak by the way. I w sumie byśmy mogli też zejść po niego, nie? Tutaj sobie tylko wezmę barwę, będzie potrzebne na święta. Dobra, tam mamy statek, więc w sumie powoli bym się kierował na niego, a tam powinniśmy mieć biom zimowy. Czy nie? Chyba... Czekajcie. To ja się mylę? Co, ja się zgubiłem? Nie, no tu jest faktycznie biom zimowy, a tu nie... Tu... A tam się nie świeci? Z której strony ja wjeżdżałem zawsze? Nie widzę, łóżka nie wziąłem, taki trochę przyps. Tu nic nie ma. Z tamtej strony wjeżdżałem, a coś się tam chyba świeci. Nie. A to którędy ja wjeżdżałem zawsze? Taka trochę lipa, nie? Ja pamiętam jedynie... To ja już to ominąłem. Bo przypominam, że ja byłem na... Kazałem za... No, 4004. Pamiętam to z tamtego odcinka, który nie wyszedł. Ale mieliśmy się spotkać w sumie tam 4004. To w którą ja stronę powinienem płynąć? To ja coś ominąłem? No nie, no zobaczę, no poszukam w razie w... Raczej się nie zgubię, więc się widzimy, jak może coś znajdę? Uff, trochę się naszukałem, a sam się bałem, że się zgubiłem. No ale dobra, jest gites. Czyli już mniej więcej, no już wiem w sumie, gdzie jestem. Jedyny plusik, cały czas tam musimy później dupcyć. Cały czas prosto. Gdzie jest budka? Robła, robła, robła. To jest żwir, nie? Żwiru mamy dużo w sumie, więc na spokojnie. Jadzie kręcone.
jakąś pułapkę nam wyszykowali. I to jest niefajne, niefajne. Już jest 73 odcinek w sumie. I w sumie, nie wiem gdzie zrobić tą chatę góralską. Gdzieś musimy wyznaczyć teren, nie? Fajnie, że tutaj mamy dużo owiec. Se wezmę, bo się przyda. Dzięki. Ekspika mi daj. Ej, daj mi, dzięki bardzo. Nie wiem, gdzie zrobić. Może na jakiejś górze? Czy jak to? Bo tutaj co mamy? Tu mamy w ogóle takie pomieszane, nie? Mamy te ładne te, więc to zbiorę. A właśnie, go na klawiaturze i myszce. Bo stwierdziłem, że sobie nagram na klawiaturze i myszce. Bo nie wiem dlaczego, bo po prostu. Okej. Mogę coś dostać? Szkoda, że to jest tak pomieszane, nie? Ale no dobra, no z lewej strony mamy, więc się kierujmy w lewą stronę bynajmniej. Tam jest pies. Niestety nic nie wziąłem, żadnych kości. Tutaj też nie mam w sumie, więc taka trochę lipa. No i tak, w tą stronę nie wiem, czy tak jak. Wiecie, bo bez sensu by było, jakbyśmy szli do tego domku daleko, daleko, daleko. A tu jakbyś gruby jestem, nie jestem w stanie przejść przez drzewa. A ja bym chciał w sumie tak, że wychodzę z łódki i mam domek góralski i w ten sposób, a nie że ten, więc możemy się cofnąć w sumie. No. Otóż to. Możemy się cofnąć i. I nie wiem co. I zrobić na koło łódki w sumie tam, gdzie wysiadamy. Po prostu. Wyjście. Domek góralski, na inaczej, bo dobrze powiedziałem teraz. Tu ja wiem gdzie jestem, tu coś kopałem z tego co pamiętam. Śpijcie sobie, śpijcie. I gdzie ja wychodzę z łódki? Mam nasionko. Ludzie święci w końcu. Tylu dniach mam nasionko. Boże święty, dobra. Ścinamy choinkę, zrobimy tutaj ładnie, pięknie. Może jakimś mościkiem tu pociągniemy. A może z tamtej strony. Szkoda, że tu jest tak, nie? W sumie tu jest taka duża przestrzeń i jeszcze równiutka w ten sposób, więc możemy pościnać tu. Szkoda trochę tych liści. Bo na pewno się przydadzą. Ale jakoś sobie poradzimy. Ktoś mi pisnął, jakiś malutki chyba. Google. Ja nie wiem jakie to ma być wielkie, więc wytnijmy taką działeczkę, żeby była w sam raz. Dobra, no to trochę mnie tego czeka, nie? To może ja sobie pościnam te drzewka i się widzimy jak już wszystko poogarniam i miejsce i w ogóle. I coś tam zrobiłem. Jest jakieś duże to pole, więc i się nie przejmuję tym, bo najwyżej sobie poszerzymy, no bo w czym problem jest ogólnie, nie? Jedynie co te liście bym rozwalił. I tak to jest mniej więcej spoko. Tak, nie chciało lecieć nasionka, już mam prawie staka, więc super. Tylko co? Tylko tą trawę bym sobie zniszczył, tak by the way. Więcej by the way, czyli że sobie tak robimy, sobie tak robimy, robimy sobie crafting. Kładziemy sobie
Robimy sobie crafting. Kładziemy sobie crafting. Robimy sobie jeszcze tak. I robimy sobie jeszcze tak. Okej. To zrobiliśmy i łóżka nie widzę. Jest łóżko. Fajnie, dobra, mam jedno łóżko. My się kładziemy i szybko idziemy spać. Żeby żaden tutaj nas nie zaskoczył. Dzikus. Dobra, super. To już zrobiliśmy. Więc mniej więcej mamy to wszystko ze sobą. A, patrz, już się czai. Mniej więcej to mamy już ze sobą. Jeżeli co, jeszcze to chyba jeszcze tą choinkę, bo się tak głupio łączy z innymi. I liście nie chcą zniknąć. Oczywiście spokojnie zrobimy sobie w ogródku choinki, więc no musi być niestety. No nie, no niestety, no. Tradycja chyba. Dobra. To jest. Dobra, to mi powoli niech zniknie i zniknie na 100%. I to pole wygląda mniej więcej gdzieś tak. Chyba jeszcze bym jeszcze to bym zrobił tak, żeby to znikło. Gdzie picobello? Jedynie co jeszcze zaznaczam tego. I co? No i się buduje w górę. A dobra. No i nie, w sensie niszczę to i ten. I będziemy już mieć chyba całą działeczkę. Jeszcze tylko podskoczy. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Okej. O, super. I to zniszczy. Dzięki. No i to jeszcze, nie? Gucio. Jakie to jest wielkie. To mniej więcej tak wygląda. No, spoko. To niech to zniknie. Pomogę i się widzimy, jak będzie przy... A, w sumie, czekajcie chwilę. Po co ja mam to marnować? Skoro mogę użyć nożyc, będzie jeszcze szybciej. Nie będę przynajmniej się cieszył, że trochę tych liści mam, a się naprawdę się przydadzą do tego projektu. Okej. Okay. Jeszcze to nie. Ale... Uj, przepraszam. Trochę... nie, dobrze zrobiłem. Nie wiem, jakoś tam... To drzewko sobie poradzi jakoś. To tak będzie dryfować, czy to spadnie? I nawet nie mam za co to brać. Okej. Okay. Jedyne co to wiecie co? Chyba sobie zrobił skrzynkę, bo jak sami widzicie, jest tego od cholery. Za przeproszeniem. Okej, okay, i zrobimy tutaj skrzynoczkę. Boże święty, ile tego jest? Weź coś wywal, co jest niepotrzebne. Dobra. Definitywnie jeszcze sobie tylko trawę sobie zetniemy. No okej, okay, no jakoś to wygląda, to nie ma co ten ściemnić może. Super, tylko tu jeszcze sobie zetniemy. Ej, nie tak najgorzej. To mam nadzieję, że to zniknie, nie? No i tu powstanie taki domek i będziemy mieć bałwanki i będziemy mieć wszystko inne, więc super. Ja się cieszę. Okidoki, czekajcie chwilę. Pewny zarys na to wszystko mam. Mam, no w sumie zawsze przecinam na początku, więc pewny zarys mam na to. Bo już zrobiłem na innym świecie ten domek i to ładnie wygląda, bo cudownie wygląda, tylko tak. Jest problem, bo nie wiem czy zrobić to teraz, czy poczekać jeszcze, nie wiem, z tydzień. Ale jak już mówiłem, fajnie, że już mamy ogarnięte tutaj, tylko to trawa jeszcze czasami musi zniknąć, bo no, to nie o to chodzi, tak? To mi pokrzyfywa, co mi wygląda.
Czyli tak, to mamy, tak? Okej, to teraz tak, ja bym popłynął w sumie do... W sumie bym popłynął do domciu. Nasionka mi daj. To możesz mi dać. To definitywnie też. To. No ogólnie to wszystko weźmy. I to niech to wszystko pozostanie, bo i tak będziemy musieli tutaj wrócić tak czy siak. No i co? No fajnie, że już mamy zrobiony teren. I teraz jedyne co, to chyba tutaj przyjechał. Wziąłbym materiały tu potrzebne tutaj i co? Zostawił i poczekać do jakiegoś tam terminu, który Mikołajki może już zaczniemy. To i tak w sumie niedaleko do Mikołajek, więc nie ma czym się przejmować, że to trochę długo zajmie. Bo nie zajmie długo. Nie będziecie musieli w sumie na to długo czekać, więc nie ma czym się przejmować. Jest dużo tych planów, tych takich, co wymyśliłem na święta. I tak. I mogę już powoli zdradzać. W sumie, no, co to jest za tajemnicę? Sami to będziecie wiedzieć, więc tak. Mam w planach zrobić tak. Sanie świętego Mikołaja, ten domek właśnie góralski. No i dużo właśnie. I choinkę zrobić taką wielką. Bynajmniej u nas, nie? Tam, gdzie jest takie pole wielkie. Tam koło tego drugiego portalu, co był, tam gdzie kiedyś była hodowla zwierząt, wiecie? Pamiętacie? Na pewno pamiętacie. Jak nie, to się cofnijcie tam do 32 odcinka, coś w tym stylu. To wszystko będziecie widzieć. Tam przez, jak przechodzimy przez ten most, ten pierwszy, co budowaliśmy, co przechodzimy na drugi teren, to właśnie tam. Taka wielka choinka fajnie jakby była. Albo pomyślimy nad... No nie wiem, no zaraz zobaczymy, też ogarniemy może teren. Po prostu ogarnijmy najpierw teren, co i jak. I będziemy mogli budować, tak? Bo to, jak będziemy musieli wtedy szukać i tak dalej, to trochę zajmie nam trochę czasu, więc lepiej jakbyśmy zajęli się tym teraz. No. No tak to fajnie, dobra, to ja sobie wychodzę, tak? Halo? Łódka mi zrobiła akuku. Gdzie słodka? Udencjo? Ej, a łódka nam znikła? Ale ja, no dobra, już nic się nie stało, to zrobimy następną. Ja dojdę do domku i się widzimy, co? Więc śmigam. Dobra, tu jestem ogólnie. Cofajmy sobie to, co jest niepotrzebne teraz. Diamenty mamy gdzie indziej, ale tu już możemy sobie na spokojnie schować emeraldy. W sumie będziemy mogli zrobić chyba blok emeraldowy. Czyli jak to tam się zwie. Tu nie znam akurat, ale tu już będę miał... Chociaż no daj mi i połowę z tego, co? Chyba ta. I to mogę schować. Spoko. Nasionka mam w końcu te... Ktoś się cieszy z tych nasionek, bo powiem wam, że długo chodziłem i nigdzie nie widziałem żadnych nasionek, nie? Dopiero później coś tam widziałem, że jest. W sensie chodziłem, zbierałem, w sensie chciałem zbierać, ale nie było, no i później znalazłem, no i się cieszę i no. Dobra, tak, super. Teraz tak, schowajmy sobie glinę. I super, bo jest jej coraz więcej, więc się nawet cieszę, bo jest z czego. Czekaj chwilkę, sobie tak zrobimy, bo nie wiem jak to ma być. Dobra, staczek tu mamy, dobra, super. Coś tam mamy. Do niej tak sobie to zrobię, schowam ten. Tu będziemy mogli wywalić za chwilę w sumie. I wywal. Kurde, nie pogięło. Nie, kurde, zawsze mnie tak ciarnie jak z nim walczę, tak mi przechodzą ciarnie. Ej, czemu nie mogę jeść, halo? Aha, nie muszę jeść. Nieważne. Okej, okay, to mi schowaj.
Tu mam jeszcze w sumie te cudne rzeczy. I tu w sumie pójdzie do tego. I zaraz sobie wszystko uszykujemy, więc się nie przejmujcie. I ile mi zostało? 16, dobra. Patyczki. Patyczki możemy schować. Zresztą zrobić w sumie w ten sposób. A 50 coś sobie schowamy. Nie wiem, gdzie mają być patyki. Dobra, no wali, nieważne gdzie, ważne, żeby było tam gdzieś schowane. Dobra, to daj mi tylko tak. Tu mi schowaj, to tutaj przekieruj. Super, dobra. Zaraz wszystko uszykujemy na spo. Aha, bo on mnie tutaj wziął ten, nie? Boże święty, te Endermany mnie czasami wykańczają. Nie powinienem psuć niczego, co człowiek zbudował. Co człowiek nie zna się, co postać nie zbudowała, to niszczy, ale to co zbudowaliśmy, to nie ma prawa, nie? Serio, bo irytuje to. No już mi biorą kwiatki, trawy i cały czas mam jakieś pustki na tej. Tak to już jest. O ty kurde. No. I po co ja tu chciałem przyjść? Aha, odnieść i proszę ciebie diament. Jeden chociaż. No ale zawsze coś, nie? Nie mam pojęcia jak ustroić choinkę. I tak, aha, no właśnie, teren dla choinki musimy ogarnąć. Więc zaraz to zrobimy. Tylko sobie sowam, bo szakalaka. Dobra, to jest spoko, 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 dobra. Tu nic nie ma? Bo myślę, że ktoś tutaj stoi. Nie, dobra, idziemy sobie. Pewno nas tutaj nie chcą. Super, dobra. To my pędzimy teraz poszukać miejsca na choinkę. Tylko gdzie ona będzie, to nie wiem. Dam was znać, jak wymyślę jakiś fajny teren na nią. Bo nie wiem. I znaleźć nie potrafię, ale stwierdzam, iż możemy zrobić tak, że tu, na tym miejscu, może być choinka. Tak obok tego napisu ładnie będzie wyglądać. I ta choinka chciałbym, żeby była jakkolwiek bardzo wielka. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Ale teraz jej nie będę robił, bo najmniej sobie tylko zaznaczę teren, żeby ją to postawić. I nawet tak najgorzej by nie wyglądała tam, w tamtym miejscu, bo tu i tak ścieżka. No jak? No czemu nie? No tu może być choinka, tylko może jeszcze tak tutaj. Co zobaczymy. No. Tylko nie wiem z czego zrobić. W sensie choinka wiem z czego zrobić, tylko nie wiem z czego bombki zrobić. Jak ktoś ma pomysł z czego bombki zrobić, to niech da znać. Ja naprawdę nie mam pomysłu. I no. Dobra, pójdziemy ogarnąć materiały. Na to wszystko. W sumie już będziemy musieli się powoli szykować. I tak pod koniec tego miesiąca z pewnością ruszymy z budowlą, więc i z budowaniem, więc nie ma co tutaj się śpieszyć jeszcze. Ale tak. Czy mamy jakąś tam wolną skrzynkę? Chętnie bym sobie jakąś ukradł. Wiem, że to tak nieładnie, no ale co mam zrobić? Dobra, teraz tak. To będzie bynajmniej uszykowane już, co? To musi być spoko pomysł. Teraz tak. Na domek góralski pójdzie dwa staki tego. Domek góralski, tak? W sumie możemy dać 50 tego. Dobra, super. Teraz tak. Pójdzie też co najmniej. Teraz tak. Pójdą płotki. Nie mamy ich, ale mamy dwie uliczki takie, więc sobie czaśniemy. Super. Teraz tak. Z tego byśmy mogli zrobić
przerobić wszystko jak idzie. Dobra, i teraz tak. Zostawmy. Dobra, koniec. I teraz tak. Takie z dwa staki jakby wyszły. Zobaczymy, czy starczy. Najwyżej, jak nie starczy, to się z pewnością się dorobi. To wysuwajmy tak z pół staka jeszcze. Okej, okay, to jest spoko. Teraz tak, płotki jeszcze schowajmy. Pik, 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 pik. Dobra, muszę sobie przypomnieć, z czego to tam wszystko jest zrobione. Biała wełna. Głównie to dywaniki zrobimy. Nie wiem, ile tych dywaników. Zaraz wam powiem. Zrobiłem płytkę naciskową, naprawdę. Co ja zrobiłem? Ja właśnie się teraz tak zastanawiałem, co się stanęło się. Dobra, i tak schowajmy. To jest tak, to jest tak, to jest tak. I tam, to pewno jest tam czerwony. Dobra, zostawmy tak. Kurde, zużyłem tyle. Co ja zrobiłem? Idzie to jakoś przemienić? Czy nie do końca? Czego byśmy tam jeszcze potrzebowali? To kociołki. Ale to nie te kociołki, tylko te drugie kociołki, których już nie mam praktycznie, teoretycznie. Dobra, to musimy przepalić. To przepalimy za chwilę. To musimy wziąć. To chowamy. Będzie tego więcej. Chowamy też. Dyrcik się przyda. Okej, to sobie poprzepalamy. Chociaż zostaw, bo tu mamy drewno, spoko. Czyli tak, ale może z tego zrobić coś w sumie. I możemy zrobić z tego dwa kotły bym potrzebował. Raz, dwa, super. Dwa kotły, super. Teraz tak. Do tego by doszło. Przerób mi to. W sumie jeszcze nie bym potrzebował, więc przerób mi z tego. I na te deski. Dobra, mamy staka i teraz tak. 6 nie starczy. Zróbmy jeszcze tak, to już będzie po 12. Spoko, dobra, tu jest 12, więc odkładamy. Czemu nie mogli. No i by the way, nieważne. Raz, dwa. To zróbmy więcej w sumie. Okej, okay, i teraz tak, i zróbmy z tego. Dobra, czekajcie. Tam jest po dwa. Więc tam, tu dwa, więc jeszcze tak bym potrzebował z trzy albo z dwa. Dobra, to zróbmy jeszcze takie dwie baryłki. Super. Ile mam? Dobra, 16. Może starczyć. Okej, okay, w ten sposób. Schowaj mi to również, bo to w sumie tyle nie będziemy potrzebować, ale no schowaj w razie w. I definitywnie więcej płotków, o ile się nie mylę. Płotki więcej, bo to, czekaj, bo to jest świerk, świerk, świerk. To dobra, to z tego sobie przerabiamy. Przerób jeszcze trochę. No nie starczy jeszcze trochę. Ty kurde, co ja robię, nie? I jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Przerób mi na patyczki. Zobaczymy, jak wyjdzie. Jak nie, to się wrócimy po materiały, ale już sobie uszykuję bynajmniej. Żeby było. Okej.
I zostaw, no wreszcie, zostaw. Tu jest 40, tam w sumie niewiele będziemy potrzebować do wnętrza, więc w sumie taki staczek powinien wystarczyć. Tak, no nawet nie pół, no połowa staczka to może pasować nawet. Dobra, to ja idę przepalić i się widzimy, jak już przepalę i zrobię te lampeczki, bo będzie ich w sumie dużo. Coś tam wydrukowałem. Chciałbym powiedzieć, wydrukowałem, dobra. Zrobiłem lampki 23 starczy, jakby. Jeżeli nie, to zostawię chociaż 4, jakby nie starczyło. Razem z tym. I teraz tak, jeszcze byśmy potrzebowali. Z tego co sobie przypomniałem. Zrobimy sobie z tego śnieg. 2, super. W sumie więcej byśmy też potrzebowali, więc czekaj, zrobimy z tego więcej. Super, i teraz tak jak 6, to raz. Tu już jest na jednego, więc zostaje jeszcze 4, więc no, to z 3 nam wyjdą. Okej. Nie ma problemu. Dobra, to mamy. W sumie teraz byśmy musieli zrobić to, co chciałem, czyli te takie inne dzieła sztuki. 18, no dobra, no zobaczymy, jak to tam będzie. W razie, bo mamy tam blisko to drewno, więc nie ma czym się przejmować. Daj, w razie, no i tyle. W sumie jeszcze nie. O, przepal. Przepal trochę więcej. Boże święty, nie. Przepal. Przepal. Jeszcze się gubię na tych guzikach. Dobra, śnieg, śnieg. Tu już nie potrzebuję chyba zbytnie, więc odłożę. Bo też śnieg mamy tam blisko, więc nie ma też się czym za bardzo przejmować. W ten sposób, dobra, suwaj mi te nasionka jedynie. Pyk, 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 pyk. Suwaj mi ładnie. Co jedyne zostało? I cegły, więc zrobię cegły. Zrobię cegły i się widzimy w sumie. Się zrobię bloki cegły, no i tyle. To się widzimy, jak już będą. Jeszcze byśmy musieli przepalić szkło, bo nie mamy przepalonego, więc przepalmy to jeszcze. No, w sumie tak 130. Raczej tak. Dobra, i wrzucaj do kotła. A tu już nie wrzucisz, to czekaj chwilę. Rozkładam na czynniki pierwsze. Okej. Okay. Zanieś się ten. Aha, i tu macie datę, kiedy rusza. 30.11.2020, więc za. Dzisiaj jest 22. To za 8 dni, więc nie ma sprawy. W poniedziałek w sumie. I tak, i teraz. Tu mi się robi, tam mi się robi. Dobra. Szkoda, że tutaj tak wolno. Ale trudno. Nie mam żadnych żółtych świadków. Tylko trochę lipa. Nie wiem, które w ogóle kwiaty, więc zobaczymy. Będę musiał chyba poszukać tych kwiatów żółtych, bo wiem, że miałem dużo, ale przepaliłem. Nie przepaliłem, tylko na barwnik zrobiłem, więc taka trochę lipa, ale spokojnie. Dobra, 4 już mamy. Więc nie tak dużo, ale no dobra, no czekajcie, pójdę znaleźć żółte kwiatki i się widzimy. No dobra, no coś mamy. Jakoś to wygląda. Jedyne co. To jeszcze bym zrobił. Nie wiem, czy to mamy. Tutaj będę miał.
Z tego drzwi będę miał. Okej, trzy pary. Super, dobra. I są potrzebne w sumie tylko dwie. I tyle. I w sumie zrobiliśmy. Więc się cieszę. To co? Wszystkie materiały mam, co i jak. No nie wiem, nie policzyłem dokładnie ile co, ile potrzebujemy. No, ale no przecież mamy już większość, więc się cieszę. No to co? No to widzimy się na następnym odcinku, który będzie już we wtorek. Bo nagrywam to w sobotę, więc to będziecie mieć we wtorek, więc będziecie mnie widzieć dopiero we wtorek, bo to już jutro wychodzi już i dzisiaj już macie ten odcinek, czyli w poniedziałek, a we wtorek się widzimy. A w tego 30 nie wiem, czy będzie live, czy po prostu zrobimy to na odcinku. No nie mam pojęcia, ale raczej live, ale nie wiem. Więc do zobaczenia do następnego odcinka i ciii.